od 25 lat kształci osoby niepełnosprawne i byliśmy pierwszą uczelnią, która otworzyła swoje progi dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. I mam nadzieję, że dzisiejszy dzień, Dni Integracji, że będzie mógł świadczyć o tym, z jak wielką pokorą podchodzimy cały czas do naszych studentów, których traktujemy jako ekspertów w dziedzinie własnego studiowania. Dla osób niesłyszących myślę dlatego, że właśnie już nawet pierwsza studentka, która dzisiaj miała okazję poprowadzić savoir vivre związane z komunikowaniem się i zachowaniem wobec osób właśnie głuchych, jest doktorant, znaczy nie doktorantką, to źle bym powiedziała, ma doktorat z wyróżnieniem z chemii i właśnie jest jedną z pierwszych studentek naszej uczelni. I tak stopniowo razem ze studentami zaczęliśmy dostosowywać wszystko, co możliwe. Czyli zatrudniamy tłumaczy języka migowego i jak widać po dzisiejszym dniu jesteśmy otwarci również na osoby, które posługują się fonogestami, na szczególny zapis, jakim jest sign writing, czy nawet na takie elementy, które mogą się przydać studentom pedagogiki, jak bobomigi. Oczywiście bardzo ważny dla nas jest również polski język migowy, ale cały czas poszukujemy tłumaczy aktywnych, którzy by chcieli uczestniczyć w zajęciach dla studentów. Także mamy też osoby, które posługują się systemem i no ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że żeby stosować wszystko, co jest możliwe, żeby przybliżyć nasze dwa światy. Sama uczę angielskiego, osoby głuche, mam bardzo różnorodną grupę, cały czas uczę się języka migowego, ale pracujemy w takim teamie. Nasze uczenie jest oczywiście przystosowane też dla innych osób, dla osób niewidomych, dla osób poruszających się na wózkach i każde kolejne przystosowanie uczelni ma na celu to, żeby stała się ona uczelnią w pełni dostępną, żeby kiedyś można było zapomnieć o słowie niepełnosprawne. Żeby każdy mógł być po prostu studentem, a jest to naprawdę wielkie wyzwanie. Witamy w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach. Mamy tutaj studentki, osoby niesłyszące i bardzo proszę o przedstawienie się, jak się nazywacie, jak macie na imię, jaki kierunek studiujecie. Jak wam tutaj studiuje się? Czy jesteście zadowolone z warunków, wykładów, z mieszkania w akademiku? Wykładowca jest prezydentem na prezydencję. To ułatwia nam czytanie i przepisywanie. I też są tłumacze, które nam pomagają. Tutaj koleżanka kończy już studia, pisze pracę tak magisterską. Na jaki temat piszesz tą pracę? Temat? Postawę, pomysł pracy.
Ale tylko słyszących, czy osób głuchych słyszących? Dla słyszących. Powiedz, jak się tutaj czujesz, bo przyjechałaś z południowej Polski do centralnej Polski. Jest inne środowisko. Jak z językiem migowym? Czy kontakty są w porządku? Czy są jakieś różnice? Oni różnie język migowy. No właśnie o to pytam. No, nie ma żadnego problemu, bo tutaj musimy się wspólny jeden język, jeden migowy, a jak prosimy do swojego mięsa, to inaczej nie znamy. Tu nie mamy żadnego problemu, nie było coś. Czy nie rozumiem, tylko dobrze dokazuję. Ja to nie mam problem. Tłumaczy też rozumiecie? Tak. Trochę są niektóre słowa inaczej przymykają. Trudne są słowa. Tak, trudne, ale to właśnie mam się na przykład, ja sama nie znam słowa trudne, to tu masz nowe, to ja tortem, a albo ja pokazuję swój znak, co tam tu masz wydać, co to znaczy, my pokazujemy znak. Wymiana. Dobrze, a jeżeli na przykład studiujesz zarządzanie, jest trudny kierunek, gdzie słownictwo jest bardzo trudne, nie ma znaków migowych, prawda? Sterowanie. Dlatego zapytam od razu, jakie macie plany na przyszłość, jak już skończycie studia? Ja wybrałam specjalność czystotność polną i ma się później pracować jako nauczyciel dla pierwszej klasy, coś się klasy dla osób niewidzących i bardzo się postaram też na finansów, jeśli mi tam się uda, bo wiadomo, kocham jest gramatyka polna. Zobaczymy, co tam co dalej. Zamieszam tutaj w tego magistra. Zobaczymy. Tutaj już kończysz studia, prawda? Na pewno będziesz dobry. Anything else but the language. His diagnosis was that they lacked the access to the English language. And he used to take his students. Dziękujemy bardzo.